Czy Polska stanie się Palestyną Europy? O tym w najnowszej książce Krzysztofa Balińskiego. Książka dostępna na kapitalbuk.pl. Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Pan Marek Mamiński. Dzień dobry. Jak na Pana można zagłosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego? Jestem ze Śląska. No musiałby się Pan tu zameldować, chociaż czasowo w Warszawie, i wtedy mógłby Pan na mnie zagłosować. Bo ja, jeśli będę kandydował, a chciałbym, to z Warszawy. Pan Piotr Kasprzyk. Szanowny panie Stanisławie, z jakiego powodu bracia Kaczyńscy w tak wyrazisty i bezapelacyjny sposób hołubią Żydów? No teraz to już Lech Kaczyński nie hołubi, bo nie żyje, ale jak żył, to hołubił, to prawda. Czy sami mają korzenie żydowskie, czy po prostu boją się Żydów, a może pejsy mają na nich haki? Pozdrawiam serdecznie, Piotr Kasprzyk. No, wszystkie możliwości ja bym wskazał na czwartą. Bo pan trzy możliwości wymienił, ja bym wskazał na czwartą. Bracia Kaczyńscy, tutaj według mojej teorii spiskowej ulubionej, reprezentowali, czy obecnie Jarosław Kaczyński reprezentuje, czy reprezentował może tak, stronnictwo amerykańsko-żydowskie. Ja uważam, że bracia Kaczyńscy Żydów po prostu kochają. Czy kochali, Lech Kaczyński Żydów kochał, to dawał temu dowody, składał wiele dowodów, jak żył. Teraz no to już nie ma to znaczenia. Ale Jarosław Kaczyński nadal Żydów kocha. A miłość jest bezinteresowna. Miłość jest bezinteresowna, także może nie być ani tu korzeni, ani haków, ani tutaj czego tam. Strachu przed Żydami, chociaż no, tutaj obawa przed Żydami, nawet apostołowie tam się bali Żydów, bo zamykali drzwi z obawy przed Żydami, jak mówi Ewangelia Święta. Także dlaczego Kaczyńscy by się nie mieli bać? No, proszę bardzo, kiedy TVN zostało, wobec TVN-u zostało wdrożone śledztwo. TVN, jak wiadomo, jest własnością żydowskiego Discovery Communication, znaczy w Ameryce, z siedzibą w Ameryce. No to tutaj prokuratura miała wszcząć śledztwo przeciwko TVN-owi w związku z podejrzeniem o to, że dziennikarze TVN-u zamówili, że tak powiem, urodziny Hitlera w głębokich lasach koło Włodzisławia Śląskiego. To co wtedy się stało? Wtedy pani Georgetta Mosbacher, ambasadoressa Stanów Zjednoczonych, powiedziała, że no, jak się tutaj Polska nie opamięta, to będzie brzydka sprawa z nią. No i Polska się opamiętała. Natychmiast śledztwo zostało umorzone i cześć. Pan Adam Bors. Dzień dobry. Pofilozofujmy trochę. Pytanie do Pana brzmi, czy Bóg czyni zło, a jeśli tak, to dlaczego? Jest bardzo fajny wykład na ten temat na YouTube, ale ja chciałbym poznać Pana zdanie. Pozdrawiam. No, ze mnie to żaden filozof, ja w ogóle nie mam filozofii współczesnej w poważaniu, bo o ile jeszcze w starożytności to filozofia to była synteza całej ówczesnej wiedzy, o Arystoteles coś takiego robił, to później już to się, obecnie to jest w ogóle niemożliwe, dlatego filozofowie współcześni opowiadają nam o sobie, o swoich urojeniach, swoich tam sympatiach, antypatiach. No, jak któryś z nich ma talent literacki taki i potrafi to ubrać w interesującą formę, to nawet można tego słuchać z przyjemnością, ale to nie jest żadna nauka. To nie jest żadna nauka. To jest literatura w najlepszym razie. No ale wracając, co ja o tym sądzę? Otóż proszę pana, co Pan Bóg robi, co my wiemy, to tylko na przykład z opisu stworzenia świata, z biblijnego opisu stworzenia świata. Czego tam się dowiadujemy? Że Pan Bóg stworzył świat. I czego się jeszcze dowiadujemy? Każdego dnia stworzenia, jak refren, powtarza się taka fraza:
I widział Bóg, że to, co zrobił, to było dobre, a czasami nawet bardzo dobre. Więc nie wynika z tego, że Pan Bóg stworzył zło, czy czyni zło. Przeciwnie, dobro czyni, to na czym polega stworzenie świata, dlaczego to jest dobre. Jeżeli, to wystarczy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy lepiej jest być, czy nie być. No, każdy normalny człowiek, poza takimi ponurakami, którzy mają skłonności samobójcze, to powie, że lepiej jest jednak być niż nie być. Pan Bóg jest, nawet powiedział, jak Mojżesz go pytał w krzaku ognistym, jak mu się tam objawił, jakie imię ma, to powiedział, jestem, który jestem. Czyli istnienie należy do istoty Pana Boga. I skoro istnienie jest dobre, skoro my też uważamy, że lepiej jest być niż nie być, no to stworzenie wszechświata polegało na tym, żeby innym bytom też dać się nacieszyć radością istnienia. No to chyba dobre. Co więcej, ale to nie jest takie istotne. Istotne jest co innego. Otóż Pan Bóg, stwarzając świat, stworzył również zasadę, według której świat funkcjonuje. Zasadę przyczynowości, która mówi, że z określonych przyczyn muszą wystąpić określone skutki. Postawmy pytanie, czy ta zasada jest dobra, czy niedobra. Moim zdaniem jest dobra, a nawet bardzo dobra. A żeby się o tym przekonać, że jest bardzo dobra, to sobie wyobraźmy, że jej nie ma. Jak wtedy byśmy postrzegali świat? Jako chaotyczne kłębowisko, o którym nic byśmy nie mogli właściwie powiedzieć. Nawet trudno powiedzieć, żebyśmy postrzegali jakoś świat. No bo to niczego tam, nawet przez chwilę nie można by w tym chaotycznym kłębowisku zatrzymać na niczym oka. Wtedy byśmy nie potrafili opisać świata, nie potrafiliśmy badać świata rozumem naszym, więc prawdopodobnie rozum byłby nam do niczego w tych okolicznościach niepotrzebny. A skoro byłby nam niepotrzebny, to nie bylibyśmy istotami rozumnymi. A tylko dzięki temu, że została stworzona przy okazji stworzenia świata zasada przyczynowości, no to my jesteśmy istotami rozumnymi, z czego się cieszymy. Bycie istotą rozumną, to, że jesteśmy istotami rozumnymi, to jest dobre. No ale z zasady przyczynowości wynika, że z określonych przyczyn muszą wystąpić określone skutki. No i występują. I to, co nazywamy złem, to są skutki przyczyn, których odległych na przykład, których już nie potrafimy uchwycić, albo nawet nie odległych, tylko no, na przykład jest taka przyczyna w postaci pragnienia dominacji. Pragnienia dominacji. To pragnienie dominacji utrzymuje się, tak przynajmniej twierdzi Konrad Lorenz, taki już nieżyjący, wybitny zoolog, że utrzymuje się we wszystkich gatunkach żyjących w stadach hierarchicznych. Bo na przykład w stadach anonimowych to nie ma tego, ale w stadach hierarchicznych jest. No i on napisał taką książkę, tak zwane zło, o agresji wewnątrzgatunkowej, która uchodzi potocznie za zło w postaci czystej. Ale on tam dowodzi, to w sposób przekonujący, bo ja tę książkę czytałem w młodości i wywarła ona duży wpływ na mój światopogląd, on tam dowodzi, że agresja wewnątrzgatunkowa jest koniecznym składnikiem uczuć wyższych, takich jak przyjaźń czy miłość. No to zła jest agresja wewnątrzgatunkowa, czy dobra? No, właśnie to jest dobre pytanie. Tylko jak mówię, gdyby nie było
takiego zjawiska jak agresja wewnątrzgatunkowa, przynajmniej według Konrada Lorenza, nie byłoby też uczuć wyższych, przyjaźni czy miłości, a one są uważane za bardzo dobre. Jeszcze jedna uwaga co do samej zasady przyczynowości. Bo ona jest dobra, bardzo dobra, działa tak jak prawo grawitacji w dzień i w nocy, nie przestaje ani na chwilę działać, ale niekiedy bywa zawieszana. Niekiedy bywa zawieszona. Przyczyny wystąpiły, a skutek nie wystąpił, albo wystąpił, ale całkiem inny. Takie sytuacje nazywamy cudami, ale to są sytuacje wyjątkowe. To są sytuacje wyjątkowe. No to taki jest mój pogląd, takie jest moje zdanie w tej sprawie. Art B. Witam panie Stanisławie. Pytanie, czy może pan rozwinąć, co miał na myśli, mówiąc, że kardynał Wyszyński zrobił w konia Gomułkę, że ten latał za pustymi ramami od obrazów. O czym mówił pan na jednym z ostatnich spotkań, bo nie mogę znaleźć nic o tym. Pozdrawiam i zdrowia życzę. No, to się wzięło z konfliktu między partią i Kościołem, czy między partią i Kościołem, między reżimem i Kościołem, na tle obchodów milenijnych. Prymas Wyszyński uważał, że ponieważ 1966 rok to była okrągła rocznica nie utworzenia państwa polskiego, tylko chrztu Polski, bo państwo polskie istniało i przedtem. Więc tutaj kardynał Wyszyński miał jak najbardziej rację, że to była rocznica chrztu Polski. Miało to oprócz takich, że tak powiem, metafizycznych skutków również i taki, że Polska wtedy została przyjęta do grona ówczesnych państw cywilizowanych. Ówczesnych państw, tak by było, i ówczesnej takiej wspólnoty państw cywilizowanych, czyli Christianitas. A Gomułka absolutnie żadnych takich odniesień do chrztu, a gdzie tam, to działało to na niego jak płachta na byka. No i w ramach obchodów tego tysiąclecia chrztu Polski prymas Wyszyński zarządził peregrynację kopii cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po całym kraju, po wszystkich diecezjach, po wszystkich parafiach. I nie wiem, co za cymbał doradził Gomułce, żeby on ten obraz aresztował. Jak to Spotański napisał w operze Cisi i Gęgacze, a obraz, jak tu arię towarzysza Wiesława, a obraz cudowny, co wzburzyć miał lud, plandeką przykryje i skończy się cud. No więc Gomułka, nie wiem kto mu to doradził, jakiś jeszcze głupszy od niego, kazał aresztować ten obraz. No i milicja oczywiście plądeką go tam przykryła i tak dalej. I co wtedy zrobił prymas Wyszyński? No, obraz był aresztowany, ale prymas Wyszyński zarządził, żeby ta peregrynacja była kontynuowana, ale ponieważ obraz był aresztowany, to żeby puste ramy peregrynowały. I Gomułka no, znalazł się w kropce, został przyparty do ściany, bo musiał się uganiać, znaczy nie on oczywiście, ale milicja po całej Polsce się uganiała za pustymi ramami od obrazów. No ośmieszył prymas Wyszyński Gomułkę na oczach całej Europy. Jak dzisiaj się to opowiada, że przywódca, bądź co bądź przywódca całkiem sporego państwa europejskiego takie głupstwa robił, to ludzie nie chcą wierzyć. A tak było rzeczywiście, tak było. Także tak to wyglądało. Zak Nobody. Nobody. Panie Stanisławie, czy to prawda, że Żydzi trzymają za jaja wszystkich decydentów tego świata i sterują światem niewidzialną żydowską ręką, włącznie z wojnami i kierunkiem rozwoju cywilizacji? Pozdrawiam serdecznie. No, to jest taki bardzo pochlebny dla Żydów pogląd antysemicki.
że Żydzi wszystkim rządzą i Żydzi są wszystkiemu winni. Ale to nieprawda. No daleko nie szukając, Hitlera nie trzymali za jaja. To z całą pewnością. To jakby go trzymali, to on by im tutaj takiej rzeźni nie urządził. A dzisiaj no co? Czy na przykład trzymają, bo pan pisze, że wszystkich. Kim Jong-una nie trzymają, Chin nie trzymają. No i wielu krajów arabskich nie trzymają. Niektóre trzymają, na przykład Stany Zjednoczone rzeczywiście są kontrolowane przez Żydów, to prawda, chociaż ta opinia jest też uznawana za antysemicką przez Ligę Antydefamacyjną w Nowym Jorku, bo Liga Antydefamacyjna twierdzi, że opinia jakoby środowiska żydowskie w Stanach Zjednoczonych miały duży wpływ w sektorze finansowym, w sektorze medialnym i w przemyśle rozrywkowym, to jest opinia antysemicka. Ale każdy, kto zna Stany Zjednoczone, to wie, że tak jest. Wie, że tak jest. Do tego stopnia, że ogon wywija psem. Więc niektóre rzeczywiście rządy Żydzi trzymają tam za cojones. Ale nie wszystkie, nie. No w ogóle to ja tak pół żartem, ale pół serio mówię, że antysemityzm tradycyjny właśnie to polega na tym, że na przekonaniu, że Żydzi są winni wszystkiemu. No to nieprawda już na pierwszy rzut oka, bo na przykład zdarzają się na świecie wybuchy wulkanów, pożary, powodzie, jakieś tam inne klęski żywiołowe, trzęsienia ziemi. Żydzi nie mają z tym nic wspólnego. Żydzi tego nie powodują. Nie ekscytują tych kataklizmów. Mają wspólnego z tym tylko tyle, że jeśli padną ofiarą takich klęsk żywiołowych, na przykład wybuchu wulkanu, no to tyle. Ale to pokazuje, że Żydzi wszystkiemu nie są winni. Trzeba tutaj zachowywać, że tak powiem, zdrowy rozsądek w tym wszystkim. Max Gost. Czy pana zdaniem, jeśli Beck dołączyłby do Hitlera i oddał Gdańsk, to czy Polacy by się nie zbuntowali? No, myślę, że wtedy rząd sanacyjny by musiał upaść. Rząd sanacyjny musiał upaść, bo rząd sanacyjny legitymizował się wobec społeczeństwa tym, że on doprowadził Polskę do statusu mocarstwowego. No a to jakby musiał oddać Gdańsk, to by się okazało, że Polska żadnym mocarstwem nie jest. No i wtedy by rząd oczywiście musiał upaść. W ogóle to dramatyczna sytuacja była w 1939 roku, bo tak naprawdę Polska stanęła przed taką alternatywą. Czy utracić całe państwo, czy tylko jego jakąś część. No i Józef Beck się zdecydował na to, że utracimy całe państwo. Byle tylko rząd sanacyjny nie upadł. On i tak upadł, no nic go już nie mogło uratować. No ale to tak. I drugie pytanie. Czy Łukaszenka może jeszcze odejść z objęć Putina? Teoretycznie wszystko jest możliwe. Teoretycznie wszystko jest możliwe. Na razie byłoby to bardzo trudne. No ale fortuna variabilis deus mirabilis, mawiali starożytni Rzymianie, czyli Bóg wszechmocny, szczęście zmienne, więc wszystko się może zdarzyć. Dopóki Łukaszenka żyje, no to wszystko się może zdarzyć. Ju Rafał Tube. Dzień dobry. Jak pan myśli, w Polsce podległej kolonii terrorystycznego reżimu USA, większość ludzi to durnie czy zmanipulowany propagandą motłoch? Bo teraz to jest tak, że NATO, a przede wszystkim Ameryka, napada na inne państwo, grabi, rabuje, morduje, a w swoich koloniach wszystkie swoje zbrodnie przypisuje zgładzonym ofiarom i ludzie w to wierzą. No, nie tylko Ameryka napada na inne państwo, grabi, rabuje, morduje. Inne państwa też to robią. Nie mówię, że Stany Zjednoczone tego nie robią, bo robią. No, w Iraku tak było, w Afganistanie tak było, w Somalii tak było.
Więc robią. No tyle tylko, że to usprawiedliwiają, dorabiają do tego ideologię taką, że to oni tą demokrację tam zaprowadzają. Teraz zresztą coraz mniej, teraz raczej już rewolucję komunistyczną tam na przykład mówią, że w Afganistanie to kobiety to cierpią katiusze, bo tam są, nie mogą się skrobać i tak dalej. No to rzeczywiście to już nawet nie demokracja, tylko rewolucja taka z kobietami jako proletariatem zastępczym, ale te kobiety afgańskie to tam one tak aż tak bardzo chyba źle się nie czują. No zresztą mniejsza o to, nigdy tam nie byłem, więc nie będę się wypowiadał, ale no, Amerykanie wiele takich krajów. Zresztą ta demokracja to jest pretekstem. Przypomnę taki incydent. Republika Zair, dawne Kongo belgijskie. Tam po różnych takich zawirowaniach prezydentem tego Zairu został Mobutu, Józef Désiré Mobutu Sese Seko Kuku Mvaza Banga. Bo takie Sese Seko Kuku Mvaza Banga to się wykłada, że wojownik tam prowadzący i tak dalej, od zwycięstwa do zwycięstwa, jakieś takie imię sobie wymyślił. No i on rządził tym Zairem przez chyba 30 lat. Aż do momentu, kiedy w takiej prowincji Katanga tam pojawił się taki wawrzyniec Kabila, który postanowił oderwać od Zairu prowincję Katanga. A prowincja Katanga to tak jak Śląsk, tam jest bardzo, no, bardzo bogata w złoża mineralne. I ten wawrzyniec Kabila zaoferował amerykańskim koncernom górniczym korzystniejsze warunki niż im oferował Mobutu. No i co się stało następnego dnia? Następnego dnia Departament Stanu Stanów Zjednoczonych odkrył, że Mobutu łamie prawa człowieka. On przez ostatnie 30 lat nic innego nie robił, ale nikt wtedy tego taktownie nie zauważał. Natomiast jak wawrzyniec Kabila zaoferował amerykańskim koncernom górniczym lepsze warunki eksploatacji Katangi, natychmiast to Departament Stanu zauważył, no to nie możemy się przyjaźnić z takim niegrzecznym chłopczykiem, który tu łamie prawa człowieka i tak dalej. No więc to nie powinniśmy się tak bardzo przejmować tymi pretekstami, bo tu chodzi o to, Stany Zjednoczone chcą kontrolować może jak, jeśli nie cały świat, to w każdym razie te jego części, które mogą kontrolować, a to tam dorabiają do tego ideologię. Podobnie zresztą jak inne państwa też dorabiają do tego ideologię. Także niech pan tutaj nie traktuje pod tym względem terrorystycznego reżimu USA jakoś wyjątkowo, bo on się pod tym względem niczym nie różni od innych terrorystycznych reżimów. Piotr Wachnik, co pan sądzi o rozpoczynających się manewrach tak licznych wojsk NATO Anaconda? Czy jest to manifestacja, czy też realizacja celu anglosasów 1945 roku, jakim jest pokonanie i przejęcie terenów Rosji bogatych w tablicę Mendelejewa? No to proszę, czy licząc się z tym, że Trump, a to jest inne pytanie, to jest inne pytanie, nie, to samo jeszcze, dalszy ciąg. Czy licząc się z tym, że Trump powróci na urząd prezydenta, aktualni twardogłowi decydenci są na tyle zdesperowani, że decyzja już zapadła. Czy ci decydenci, będąc na kontynencie amerykańskim, mogą myśleć, że są poza zasięgiem broni rosyjskiej? Jak postąpią Chiny, Indie, Pakistan i Iran w przypadku zaatakowania Rosji przez wojska NATO? Czego my Polacy możemy spodziewać się w przypadku takiego scenariusza wydarzeń? Pozdrawiam z wyrazami szacunku. No tutaj wydaje mi się, że pan się myli, pisząc, że to jest realizacja celu anglosasów z 1945 roku.
czyli pokonanie i przejęcie terenów Rosji bogatych w tablicę Mendelejewa. No skąd panu przyszło do głowy, że w 1945 roku Anglosasi mieli taki cel? Przecież gdyby mieli taki cel, to by nie zawierali ze Stalinem w lutym 1945 roku porozumienia w Jałcie. I tam w ogóle nie pretendowali do żadnego skrawka z rosyjskiego terytorium bogatego w tablicę Mendelejewa. Przeciwnie, dawali Stalinowi całą Europę Środkową. No więc nie mieli takiego celu. Teraz też zresztą nie mają. Teraz moim zdaniem to wszystko zmierza do tego. Tu Anglicy rzeczywiście i Amerykanie rzeczywiście chcieliby wepchnąć do wojny z Rosją Polskę. W sytuacji udało im się wkręcić w maszynkę do mięsa Ukrainę, Amerykanom się udało. No to ale już ukraińskie mięsko armatnie się powoli kończy. No i tu generał Skrzypczak, tam nieutulony w żalu jest, że już Ukraińcy nie mają kim wojować i tak dalej. No to prawda. Ale w takim razie Amerykanie i Anglicy chcieliby nie prowadzić wojny z Rosją, tylko wepchnąć do wojny Polskę. To znaczy, żeby ukraińskie mięsko armatnie, którego już powoli zaczyna brakować, zastąpić świeżym mięskiem armatnim polskim. To wcale by nie oznaczało wojny NATO z Rosją. Nie. Właśnie na tym polega cały chytry wybieg, chytrość tego wybiegu. Przypomnę traktat waszyngtoński, artykuł 5 traktatu waszyngtońskiego. Co on mówi? Owszem, on przewiduje uruchomienie procedur sojuszniczych, zresztą bez żadnego automatyzmu. Tam każde państwo reaguje tak, jak chce. Ale tylko w przypadku, i to jest wyraźnie napisane, zbrojnej napaści na państwo członkowskie Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ale jeżeli państwo członkowskie Sojuszu Północnoatlantyckiego samo na kogoś napadnie, albo włączy się do konfliktu już trwającego po stronie państwa nienależącego do NATO, no to artykuł 5 nie wchodzi w ogóle w grę. Żadne procedury sojusznicze wcale nie muszą być uruchamiane. I na tym polega chytrość tego wybiegu, żeby Polskę wepchnąć do wojny z Rosją, ale w taki sposób, żeby to nie rodziło żadnych zobowiązań dla NATO. Krótko mówiąc, żeby znowu Polskę wydymać. No to my powinniśmy uważać i no, tam nie oglądać się na to, co zrobią Chiny, Indie, Pakistan i Iran, bo to nasi mężykowie stanu, pan prezydent Andrzej Duda i Donald Tusk na szczycie Unii Europejskiej w Paryżu właśnie coś takiego proponowali. Więc trzeba by ich tutaj ściągnąć im kalesony na oczach całej Polski, żeby się nam z tego wytłumaczyli. Dlaczego chcą zastąpić brakujące ukraińskie mięso armatnie świeżym mięsem armatnim polskim? I tą uwagą kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem. Do następnego cyklu. Książka dostępna na kapitalbook.pl.